Siema, hejos! Lecę kładem do Filipa odwiedzić go za Black Ekipę. Skarby Filipa. Tak wszyscy zawsze do mnie przyjeżdżali i tym razem ja jadę odwiedzić kogoś.
na ziemnego bym przeszedł. Jestem na miejscu. Siema Filip! Siema. Hejos! Przyjechałem do ciebie w końcu. No w końcu na się udało. Cuda twoje pooglądać. A co z dzielkiem zrobiłeś, powiedz? No, sezon się kończy, to poprawki są. Ale widzę, że ty kurczę, projekt będzie kozacki, ty. No, co to jest do zrobienia? Łożyska, główki, ramy będę musiał poprawić, bo się topornie skręcało. Sprzęgło hydrauliczne pokaż. Dziękujemy Mojże, zasponsorował sprzęgło hydrauliczne. Nie no, ja nie widziałem jeszcze w ogarze. Sprzęgło hydrauliczne złote z Jack Motors. To jest sprzęglik. Słuchaj, wiesz co, ile za to dałeś? Za to sprzęgło 100 zł. Słuchaj, jak będzie ci się to sprawdzało, to my do Raptorów to pozakładamy. Dobra. Ale nie, naprawdę. Pasowałoby nawet, tak? Nawet przyjadę do ciebie, żebyś mi założył. Dobra. Ale wiesz co, już była jedna jazda, bo ja przejechałem się nim i potem go zacząłem rozkładać. I a powiem ci, że... Palimy? Później. Jednym paluszkiem dosłownie sprzęgło wciskałem, jakbym nie czuł sprzęgła dosłownie. Tak super. Tylko musisz to poprzerabiać, nie? Bo masz po prostu... Tak, tu jest, mam inne mocowanie i jak założę ten sprzęglik, to ten. Tu lejkę założysz, widowaną mi. O, bo jest po prostu przerwa. Tak, jest. Nie, no super. No co tu jeszcze? Nowy wahacz będzie z tyłu. Nowy wahacz, bo zmieniam koła. O kurde. Takie obręcze. Nie, zielek będzie... Nie no, to chyba zostanie ta nazwa zielek. Zostanie. O jać. Ale ty masz serce do tego sprzętu. Nowe opony też kupiłem na motobazarze w Toruniu. Micheliny Pilot Street. Co ty mówisz? Ale będziesz teraz mógł w zakręty ty wchodzić. Tylko nie pal tej gumy. Nie. Szkoda. Szkoda, bo po taniości dosłownie kupiłem te opony. Ale te felgi to aluminiowe, nie? Tak, aluminiowe. Szok. No i wahacz będę robić nowy. Co tu jeszcze będzie? No i elektrykę będę poprawiać, bo był syf. Elektrykę całą? No bo po prostu... Ale ja... rozbebeszony. Ja mam tak, że zrobię, żeby działało, ale nie zrobię, żeby było estetycznie. Aha, i co jeszcze? Mocowanie silnika, tak? No i mocowanie silnika będę musiał przerobić na bardziej estetyczniejsze, bo te były robione na szybko, pamiętam. Były robione na szybko, bo się śpieszyłem na zlot, a mi pękły mocowania. Mm-hmm. I ten. Czyli wszystko przez zimę poprawiasz? No, czekaj, teraz będzie wiosna, nie? Po zimie. No. Na wiosnę wyjedzie już na kołach i ten. To ja chcę pierwszy go zobaczyć. Zobaczysz. No. Oprócz Malwiny to pierwszy. Dobra. Okej. Okay. A tu masz drugiego zielka? Tak. Mój tata nazwał go Zielu. Maluch Zielu. Po renowacji? Po renowacji wszystko było robione na felgach, w trynkach. Z silnikiem 650. Nie no, naprawdę po renowacji. Zaraz go odpalimy nawet. Z FSO jakby wyjechał. I tak jako ciekawostka dodam. Pal zielucha. Że tata specjalnie takie czarne elementy wyblaknięte zostawił, żeby podkreślić tą starość, wiek tego. No tak samo na te korek.
Takie rzeczy stan. W środku są nowiutkie, dosłownie nowiutkie, oryginalne fotele. Udało nam się dorwać. Nowiutkie, oryginalne fotele. Ujęty, ja nawet nie wsiadam. Rok tego malucha to jest 80. 80 rok. To jest starszy od Zielka. A Zielek który? 86. Tak. No. Ten jeszcze parę rzeczy jest do zrobienia. Ale testowany już był? Tu się przejechaliśmy, tam wokół. To na dodatek jest mokry, bo się tak wybraliśmy. Pierwsza jazda i pierwszy deszcz. Nie zdążył obeschnąć. No dobra, pal go. Pal go. Pal go. Odpalanie malucha. Przekręcamy stacyjkę. Stanie. I to odpalanie na linkę. Zabudowa. Jocie. Zielu. Wszystko ładnie, pięknie. Tu jeszcze jest taki materiał jest wyłożony, ale jeszcze trzeba go ładnie obić. Mhm. Nie no, pięknie. Wszystko było lakierowane przez mojego tatę. Pięknie. O. Dzięki, że pokazałeś mi te zielucha i zielka. Co, idziemy dalej? Tak. Skarby Filipa. No, Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.